Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Czysta Dziewico Maryjo, przyczyno naszej radości, módl się za nami do Boga, gdy dzień osiągnął połowę. Kiedy słoneczne promienie paliły kraj Galilei, poszłaś z pośpiechem przez wzgórza, by służyć Matce Proroka. Pomóż nam serca otworzyć na bliźnich naszych potrzeby. Uproś nam miłość uczynną, wytrwałość w pracy i pokój. Panu, któregoś zrodziła, by stał się naszym zbawieniem, chwała niech będzie na wieki, w jedności z Ojcem i Duchem. Amen. Anioł Gabriel powiedział Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, dlatego przestrzega ich moja dusza. Poznanie Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, bo pragnę Twoich przykazań. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, tak jak czynisz z miłującymi Twe imię. Umocnij moje kroki Twoim słowem. Niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie. Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku, a będę strzegł Twoich postanowień. Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw. Strumienie łez płyną z moich oczu, bo nie zachowano Twego prawa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg powstaje w Bożym zgromadzeniu, sprawuje swój sąd wśród istot niebieskich. Jak długo będziecie sądzić niegodziwie i trzymać stronę występnych? Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym. Oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym. Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza. Wyrwijcie go z rąk występnych. Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją. Błąkają się w ciemnościach. Cała ziemia w posadach się chwieje, rzekłem. Jesteście bogami, jesteście wszyscy synami Najwyższego. Lecz pomrzecie jak ludzie, poupadacie wszyscy jak książęta. Powstań, Boże, i dokonaj sądu nad ziemią, bo wszystkie narody są Twoją własnością. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, a On mnie wysłuchał. Uwolnij moje życie, Panie, od warg kłamliwych i podstępnego języka. Co Bóg Tobie uczyni i czym Ci odpłaci podstępny języku? Ostre strzały mocarza i żar węgli płonących. Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, że mieszkam pod namiotami barbarzyńców. Zbyt długo mieszkała moja dusza z tymi, którzy nienawidzą pokoju, gdy ja głoszę pokój. Oni dążą do wojny. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Anioł Gabriel powiedział Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Tak mówi Pan,
Bóg zastępów. Nie lękaj się, mój ludu, który mieszkasz na Syjonie. W owym dniu będzie zdjęte brzemię z twoich pleców i jarzmo z twojej szyi. Pamiętaj o nas, Panie, bo upodobałeś sobie w swym ludzie i przyjdź nam z pomocą. Módlmy się. Boże, przez narodzenie Twojego Syna z Najświętszej Dziewicy Maryi zajaśniała przed całym światem Twoja potęga. Spraw, abyśmy zachowali nienaruszoną wiarę w tajemnicę wcielenia i sławili ją z pełnym miłości oddaniem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.